Patrząc na pogodę, można by się spodziewać wielkanocnych zajączków, ale wystarczy spojrzeć w kalendarz, by zacząć wypatrywać świętego Mikołaja. Na początku grudnia nieodmiennie od kilkunastu lat pojawia się w Skokach. Mikołajki to impreza, bez której trudno sobie wyobrazić inaugurację przedświątecznych przygotowań. To jest właściwie tworzenie najpiękniejszego wydarzenia dla dzieci i całych rodzin, bo raz, że integruje rodziny, rodziny mogą tutaj wspólnie spędzić czas, dzieci mogą i robią to świetnie, prezentują się na scenie. Przy okazji mają mnóstwo dodatkowych atrakcji, bo pojawiają się przedstawienia baletowe, pojawiają się akrobatyczne spektakle. Właśnie od akrobatycznego show w wykonaniu teatru z głową w chmurach rozpoczął się mikołajkowy spektakl. Szarfa była nie tylko rekwizytem do ćwiczeń, to symboliczna droga, którą prosto na scenę zjechał święty Mikołaj. Jeszcze nie rozdawał prezentów, zapowiedział występ zespołu artystycznego Skoczki. Świąteczny występ to dla młodych artystów jedno z najważniejszych wydarzeń w roku. I choć wydawałoby się, że w świąteczno-zimowych klimatach trudno wymyślić coś nowego, Skoczki zaskoczyły i zachwyciły publiczność zupełnie nowym spektaklem. Śpiew, taniec, zabawa, szaleństwo na scenie i na widowni. Drugi raz Mikołaj pojawił się w przedstawieniu Bałwankowa opowieść przygotowanym przez Teatr Promyk. Choć jak sam tytuł wskazuje, to bałwany grały główne role. W bałwankowym, śnieżnym państwie sławny jest bałwani lud! Więc mi dobrze w mym bałwaństwie, byle śniegu było w prąd! Bałwanki niegrzeczne nie przygotowały świata do zimy. Niestety dzieci nie mogą z tego powodu dostać prezentów, ale wróbelki ratują sytuację, przychodzi święty Mikołaj, bałwanki stają się grzeczne i wszystko kończy się dobrze. Święty Mikołaj przychodzi ze swoim najważniejszym atrybutem, z dzwonkiem, który sprawdza, czy dziecko było grzeczne. Jeżeli dzwonek dzwoni głośno, dziecko było bardzo grzeczne, a jak nie dzwoni, to nie bardzo. Ale skockie dzieci są bardzo grzeczne i dzwonek cały czas dzwonił bardzo głośno. Po spektaklu Mikołaj pozostał już na scenie. Pozował do zdjęć, kiedy jego pomocnice rozdawały prezenty. Do Skoków jakoś dotarłem szczęśliwie. Lubię to miasto, ponieważ tu są miłe dzieci i bardzo lubią z Mikołajem współpracować, a więc i śpiewać, i bawić się, i otrzymywać prezenty. Tradycyjna forma wypełniona nową treścią. Takie spotkania mikołajkowe podobają się mieszkańcom. Coś dla starszych dzieci było, coś dla młodszych dzieci było, także i na dorosłych oczywiście, bo ten pierwszy występ był taki trochę ekstremalny, także myślę, że dorośli też byli zainteresowani. Mi się bardzo podobało, nie za długo, nie za krótko, w sam raz. No myślę, że dzieciom na pewno się podobało, mnie również, także fajnie jest. Bardzo mi się podobało, przedstawienie było fajne. Radość dzieci jest naszą radością, Julii się podobało, także nam się też podoba. Występy skoczków, ten występ świętego Mikołaja. Ogółem atrakcje są bardzo dobre. Wizyta Mikołaja, rozświetlona choinka, okolicznościowa iluminacja w mieście. To znak, że święta tuż, tuż.